operator kamery się nie dostosowuje do jazdy. Cześć, witajcie. Dzisiaj jest ze mną Michał Wojdys i zabierzemy Was w przejażdżkę, bo mamy piękną pogodę. Piękny samochód od Rock Auto. Dla Ciebie chyba znajomy. Znajomy, na pewno właściciel tej firmy jest dla mnie znajomy, był moim instruktorem, także zobaczymy, co zapamiętałem z tej lekcji. Sprawdźmy. Dzień dobry, zobaczę, co idą. Piłkarze. No. Kosmetyczka, tak? Kawka. A ten Red Bullik, no pięknie. Wszystko się nagrywa. Piotruś, zimno, co? Zimno jest. Dmuchałem. No zobaczymy, co to będzie. Pasy zapięte, najważniejsze. Pasy są. Wszystko jest, jedyneczka jest. No i wio. Start lepszy niż Gasprzaka. Jak jesteśmy w takiej miłej atmosferze luźnej, powiedz, jak się czujesz po powrocie już do gry, do pełnej sprawności tak naprawdę, już drugie 90 minut za tobą. No trochę się na tym stęskniłem, nie ukrywam. Także no czuję się dobrze, no czekałem na to powiedzmy cały sezon. Wiadomo, taką tutaj też swoje piętno jakieś odcisnęła i gdzieś ten okres braku gry, braku treningów się trochę odbija pod koniec, przynajmniej na przykład w 70-80 minucie gdzieś tego trenu czasem brakuje, jakiś skurcz złapie. Myślę, że to jest normalne, tak naprawdę też wieku nie oszukam. Ale ogólnie czuję się dobrze, no czuję się dobrze. Ty masz duże doświadczenie już na tym poziomie drugoligowym i pierwszoligowym, bo grałeś w trzech klubach, z Rowem Rybnik, z GKS-em Jastrzębie i z Górnikiem Polkowice. I masz takie porównanie do tego, jak teraz wygląda ta druga liga. I na podstawie tego, jak grałeś w tamtych klubach, myślisz, że czego jeszcze Wam brakuje jako drużynie? Że dałaś mi takie pytanie, że mogę tutaj gadać pół godziny, a mogę dać dwie sekundy. Wiesz co, no ciężko stwierdzić, nie da się takiej jednej recepty dać, czego może brakować. Na pewno stworzenia sytuacji nam brakuje, to tak ogólnikowo powiem. Nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę, ale tych sytuacji po prostu nie jest za dużo. No może zagłębię, co stąd, mieliśmy ich parę, wykorzystaliśmy tylko jedną. Ta liga na pewno teraz jest bardziej taktyczna niż jak ja grałem ostatni raz w drugiej lidze, bo wcześniej była bardziej fizyczna, moim zdaniem. Więcej było tam tych dłuższych piłek, więcej było przepychania się z napastnikami. Teraz tutaj każdy, przynajmniej na razie z tych zespołów, z którymi graliśmy, stara się rozgrywać tą piłkę, grać w nią i po prostu. No to jest główna chyba różnica pomiędzy tą drugą ligą, co kiedyś grałem, a teraz. A przyczyn, czemu tak, a nie inaczej wyglądamy w meczu ostatnim na przykład, to nie wiem. A tak pod względem organizacyjnym jest coś, co byś jeszcze tutaj dołożył w rekordzie, co na przykład, czego na przykład doświadczyłeś w Jastrzębiu? A organizacyjnie, no to szczerze powiem, no nie byłem w lepszym klubie niż Rekord. Bo i Górnik Polkowice, i Row Rybnik, i Jastrzębie to jednak trochę inna półka, jeżeli chodzi o organizację i takie aspekty organizacyjne głównie. Ja bym Cię jeszcze chciała zapytać, bo Ty stałeś się dwa razy bardzo popularny ze względu na to, jakie bramki strzeliłeś. Pierwsze przeciwko właśnie GKS-owi Jastrzębie, przewrotkom, a druga przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała, właśnie w barwach GKS-u Jastrzębie. Mhm. Ale jakbyś miał wybrać, która jest dla Ciebie taka bardziej pamiętna, która, nie wiem, była cięższa może do zdobycia, albo taka, że... Bo obydwie były technicznie ciężkie. Ale któraś jest Twoją taką ulubioną? Wiesz co, no ogólnie te dwie bramki tak do mnie przybrnęły jak jakieś łatki, więc codziennie, nie, może nie codziennie, ale co jakiś czas, co chwilę jakieś takie pytania nie słyszę. Na pewno mi się daje, że to z Podbeskidziem bramka, jednak to była pierwsza liga, jednak taki rajd przez całe boisko, wiadomo, tam Podbeskidzie tak szczerze źle się zachowało przy tej sytuacji, cała drużyna, a nie, że ja tak zrobiłem super, bo ja po prostu wykorzystałem ich złe ustawienia i nogi mnie poniosły, uderzyłem gdzieś tam pod poprzeczkę i super, że to wpadło, także no to na pewno dlatego, że to była po prostu pierwsza liga i gdzieś ten wyższy poziom i to było dla mnie bardziej pamiętliwe. No wiadomo, tą przewrotkę też zresztą nie będę pamiętał, ale z bramka z Podbeskidziem w moim ocenie lepsza. Jak Ci się jedzie? Czy po tych wszystkich latach nie było żadnych problemów z prawem, stłuczek? Tak naprawdę pan Leszek bardzo dobrze mnie nauczył jeździć autem przepisowo i właśnie te lusterka głównie pomagają. Jak patrzę w lusterka jakaś BMW albo Kia, no to nóżka z gazu.
ale miałem mało mandatów, no ale jednak jedynym też historyjką muszę się pochwalić. No nie no, ogólnie po jak detek Polkowic się przeprowadziłem, pierwszy mój miesiąc tam. No i nowo powstała droga tak naprawdę, trzypasmowa czy nawet czteropasmowa obwodnica, bardzo fajna. No i śpieszyłem się na po jednym z treningów do doktora. No i niestety wyprzedzałem takie jedno BMW, no ale patrzę, pan jedzie sam. No to mówię, nie policja, no to deptam mocno na tym lewym pasie, bo się śpieszę, już byłem spóźniony. A pusta droga, no bo wiadomo, no Leszek, to pan Leszek też mnie nauczył, żeby jak trzeba przyspieszyć, to tam odpowiedzialnie. Tam gdzie trzeba, to można, ale nie wszędzie. Więc się śpieszyłem, no i okazało się, że jednak to był pan policjant sam i też może mi wykonać pomiar. Zrobił je 3, no i niestety 180 na stówce. Więc dostałem maksymalny wymiar 2500. No i jeszcze pan policjant sobie nie odpuścił szyby pękniętej, czyli plus 500, także 3000 na rozpoczęcie przygody z moim, znaczy z klubem Polkowice, nie? A tak, jakbyś jeszcze miał coś powiedzieć na temat tego zbliżającego się meczu z Resowem, jakąś szczególną taktykę macie, coś pod przeciwnika, czy jednak skupialiście się na sobie? Znaczy w każdym meczu będziemy na pewno mieć coś przygotowanego pod przeciwnika stricte. Ale też musimy się głównie skupić na sobie, bo tak jak mówimy, no, głównie bramki, które tracimy, to tracimy po jakichś błędach indywidualnych, nie po jakichś super rozegranych akcjach przez przeciwnika. No także też się musimy po prostu mocno na sobie skupić na rozegraniach od tej bramki i w sumie tyle. Na pewno trenerzy nakreślą jakiś plan na ten mecz, jaki będziemy mieli i postaramy się wykorzystać po prostu jakieś mankamenty drużyny Resowi. Czyli takie słowo klucz na ten mecz z Resowią to spokój i cierpliwość? No chyba poszedłem w drugą stronę właśnie, bardziej, żeby nie mogę klnąć. Czyli żeby dać do pieca. Żeby mocniej po prostu, no żeby być agresywniejszym, żeby po prostu być bliżej przeciwnika i bardziej napierać niż czekać, co oni zrobią. Super. Dzięki bardzo za bezpieczną porę, przejażdżkę. Jeszcze musimy dojechać, ale na razie jest dobrze. To jest taki fajny łuk naręczny, to zobaczymy, może coś pójdę. Jakby był tu napęd, to może. Ale to z piskiem opon musi być. Nie no, dobra, nie ryzykuję, bo jeszcze Leszek to zobaczy. Będzie afera, o. Dobra, również dziękuję. I do zobaczenia na stadionie tak naprawdę. Widzimy się na meczu.